Telewizja w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną w studiu jest gość Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Myślałem, że już nic mnie w polskiej polityce nie zaskoczy, nic mnie nie zaskoczy też, jeżeli chodzi o opozycję tę totalną. Tutaj mam na myśli właśnie Platformę Obywatelską, Nowoczesną w szczególności. Nie zaskoczy mnie nic w kontekście tego, tych kolejnych kroków, które gdzieś sprawiają, że niszczona jest, powiedzmy, ta taka twarz tej opozycji, że już nie potrafi sobie z niczym poradzić. A tu przychodzi Grzegorz Schetyna na wywiad do redaktora Mazurka, no i się okazuje, że jednak może być jeszcze gorzej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy pan poseł słyszał ten wywiad. Słuchałem. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy tutaj była świadoma decyzja pana Grzegorza Schetyny, aby pójść na ten wywiad, no bo te odpowiedzi, jednak cała ta rozmowa świadczy tylko i wyłącznie o tym, że w tym momencie chyba Platforma Obywatelska kompletnie nie wie, kim jest, czym jest, z czym się utożsamia i w którym kierunku chce podążać. Panie redaktorze, ten wywiad Grzegorza Schetyny, no, nie jest niczym nadzwyczajnym i proszę zauważyć, na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, a szczególnie kilku tygodni, widać, że ta totalna opozycja totalnie się pogubiła i nie wiedzą, jak wyjść z całej tej, no, dość trudnej, a przy okazji niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony taki dryf w kierunku lewicowym czy wręcz lewackim w niektórych sytuacjach, z drugiej strony proszę zauważyć, przy głosowaniach ustaw tych tak zwanych aborcyjnych przed dwoma tygodniami, kiedy ten obywatelski projekt firmowany przez panią Nowacką został odrzucony, gdzie następnego dnia czołowy, prominentny działacz Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek w telewizji mówi, że co do takich ustaw, które są związane z własnymi przekonaniami, sumieniem, w Platformie nie ma żadnej dyscypliny, każdy głosuje jak chce, a później po tym wywiadzie dosłownie 4 godziny, troje posłów zostało usuniętych z partii, a zapowiedź kolejnych kilkunastu, którzy mieli, w stosunku do których miały być wyciągnięte konsekwencje finansowe, no to pokazuje taki brak spójności wewnątrz tej partii, ale również wychodzenie na zewnątrz. I ten wczorajszy wywiad Grzegorza Schetyny również pokazuje, że tak naprawdę Platforma Obywatelska i jej lider nie ma nic konkretnego do zaoferowania Polakom, nie ma nic konkretnego do zaoferowania swoim wyborcom, i to jest bez wątpienia olbrzymi ich problem. I myślę, że po tych wpadkach Platformy Obywatelskiej, a nawet idę o zakład, że w najbliższych tygodniach będzie widać takich bulterierów Platformy Obywatelskiej, którzy będą chcieli skoczyć do gardła Grzegorza Schetyny, bo rzeczywiście to jest taki powolny dryf gdzieś nie wiadomo jakim kierunku, najpierw lewicowym, a później zobaczymy. No właśnie, Grzegorz Schetyna w tym wywiadzie też utrzymuje, że jakby Platforma Obywatelska jest za kompromisem aborcyjnym, ale jednak z dalszych odpowiedzi kompletnie, no jestem za, a nawet przeciw. To nie wynika, dokładnie tak, panie pośle, ale tutaj później pojawia się kwestia też związana z najnowszymi sondażami, mianowicie chodzi o sondaż przeprowadzony dla Kantar Public, przeprowadzony przez Kantar Public, w którym Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 42% poparcia wyborców, no a Platforma Obywatelska 14%. I to jest bardzo, bardzo słaby wynik, biorąc pod uwagę, że to jest partia, która rządziła przez 8 lat. Panie redaktorze, to jest trzykrotnie większy wynik i bez wątpienia te wskazania sondażowe są kolejnym problemem Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, chociażby nawet w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, bo co by nie mówić, no to też są wskazania odczuć społecznych czy odczucia społecznego co do samej klasy politycznej i tych programów, które są prezentowane obywatelom, mieszkańcom Rzeczypospolitej. I tutaj absolutnie Grzegorz Schetyna nie ma się czym pochwalić. My jako Prawo i Sprawiedliwość do tych sondaży nie przywiązujemy się. To oczywiście bardzo cieszy, gdy oglądamy czy słyszymy o właśnie takich sondażach, ale przede wszystkim ciężka praca. I jestem przekonany, że właśnie ta ciężka praca jest również nagradzana przez społeczeństwo w tych sondażach. Później ma to odzwierciedlenie w sondażach, bo proszę zwrócić uwagę, ten program Prawa i Sprawiedliwości, który tworzyliśmy przez kilka lat, te niezliczone
spotkania w terenie, gdzie nie tylko liderzy Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem Kaczyńskim jeździli na te spotkania, ale również wszyscy poszczególni posłowie i politycy naszej formacji politycznej jeździli, spotykali się, rozmawiali i wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi. I my ten program Prawa i Sprawiedliwości opracowaliśmy właśnie w oparciu o te słowa, które nam Polacy mówili. I teraz to realizujemy. I dziś, jeżeli rozmawiamy już w kontekście 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to proszę zwrócić uwagę, ile nam się udało uzyskać. Żadnemu rządowi po 89 roku z tych zapewnień przedwyborczych nie udało się zrealizować tyle, ile właśnie rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A dziś idziemy jeszcze dalej, bo dziś chcemy się otworzyć mocniej na biznes, chcemy się mocniej otworzyć na innowacyjność. Chcemy również, żeby to postrzeganie Polski na tej arenie międzynarodowej było zupełnie diametralnie inne. Mówię tutaj o tym kontekście gospodarczym, ekonomicznym. A jak pan poseł postrzega sytuację na przykład w Polskim Stronnictwie Ludowym, tutaj mówię o transferze, czy tak jak pan poseł też przed rozpoczęciem rozmowy leasingu. Mówił leasingu politycznym właśnie w kontekście pana Michała Kamińskiego. To jest dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest być albo nie być, bo utrata pozycji klubu parlamentarnego to jest bez wątpienia dla takiej formacji politycznej jak Polskie Stronnictwo Ludowe, to już jest dramat, bo z tym, że jest klub parlamentarny, to wiąże się wiele kwestii regulaminowych. Po pierwsze, chociażby parytety, udział w rozdziale parytetów w poszczególnych komisjach, prezydiach poszczególnych komisji sejmowych, możliwość zabierania głosu w czasie debat. Ten głos klubu parlamentarnego jest o wiele dłuższy niż koła poselskiego i tutaj tych kwestii, gdzie można prezentować swoje walory programowe, jest o wiele, wiele więcej dla klubu niż chociażby dla koła. I stąd też ten leasing polityczny, bo bez wątpienia Michał Kamiński to jest jego 6., 7. Formacja polityczna, z którą się związuje na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu czy blisko 20 lat. Jest taką osobą, która skacze z kwiatka na kwiatek, dziś wspiera. Ale często zostawia za sobą tonący okręt. Tak, panie redaktorze, ale jestem przekonany, że w tym przypadku będzie podobnie, bo ja bardzo w zasadzie ten okręt wiele, już trochę wiele czasu spędzam w terenie, na spotkaniach również, a co tu ukrywać, no jednak społeczność ta małomiasteczkowa czy wiejska jest taka podzielona między Prawo i Sprawiedliwość i PSL i trudno będzie PSL-owi wytłumaczyć, skąd właśnie takie osoby u nich w klubie, czy pewnie w przyszłości za 1,5 roku u nich na listach w wyborach parlamentarnych, jak Michał Kamiński, jak Stefan Niesiołowski, jak pan Protasiewicz. No to będzie rzecz chyba karkołomna, żeby wytłumaczyć rolnikom, że właśnie takie osoby znalazły się u nich na listach, czy dziś zasiadają w Sejmie obok działaczy ludowych, którzy bez wątpienia są twarzą Polskiego Stronnictwa Ludowego dziś. Sądzi pan poseł, że po tej decyzji, po tym leasingu politycznym, ten elektorat, ta część elektoratu, która jeszcze w tym momencie popierała, czy popiera jeszcze PSL, ta część elektoratu przechyli się właśnie ku Prawu i Sprawiedliwości, ku Zjednoczonej Prawicy? Czas pokaże, zobaczymy. Przed nami bez wątpienia wytężona praca w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi, te wybory jesienią tego roku i bez wątpienia to będzie starcie pomiędzy właśnie Prawem i Sprawiedliwością i Polskim Stronnictwem Ludowym. Jeżeli mówimy o tych gminach, mniejszych gminach czy powiatach, to będzie właśnie starcie nie między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, tylko właśnie Polskim Stronnictwem Ludowym. I jestem przekonany, że w kontekście tych wyborów samorządowych nie uda się tej szerokiej, tej totalnej koalicji stworzyć takiego porozumienia, które będzie stawiane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Tutaj zaliczam też do tej totalnej opozycji w tym zakresie również Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jestem przekonany, że i Nowoczesna, i Platforma Obywatelska, i Polskie Stronnictwo Ludowe będzie próbowało tworzyć lokalne komitety. One się będą ukrywały pod różnymi nazwami i jestem przekonany, że Polacy nie dadzą się zwieść, bo już słyszy się o takich próbach zawiązywania właśnie takich lokalnych porozumień. Nie dadzą się zwieść i zagłosują na tych, którzy bez wątpienia godnie ich reprezentują nie tylko w parlamencie, ale jestem przekonany, że również na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Czy to jest jedyne w tym momencie zagrożenie?
zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, właśnie zjednoczenie się opozycji? Czy może pan poseł jeszcze dostrzega tutaj jakąś siłę w poszczególnych partiach opozycyjnych, siłę, która może na przestrzeni tygodni lub miesięcy jeszcze zagrozić właśnie Prawu i Sprawiedliwości? My naprawdę szanujemy wszystkich tych, którzy są na scenie politycznej w ramach tej opozycji, czy sił parlamentarnych i poza parlamentarnych. Tutaj nie można mówić, że obawiamy się, czy się nie obawiamy, bo absolutnie szanujemy każdego naszego konkurenta politycznego, z każdym się liczymy i każdemu też oddajemy szacunek. Każdy ma prawo wystawiać swoich kandydatów, a nasi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, których w kraju będziemy mieli tysiące i w naszym przekonaniu są najlepsi kandydaci w wyborach samorządowych, będziemy ich wspierać i będziemy ręka w rękę z nimi również i działać, i zachęcać wyborców, zachęcać Polaków do oddania właśnie głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Bo jeżeli dziś udało nam się tak wiele barier przełamać na tym szczeblu rządowym, to jestem przekonany, że już za chwilę uda nam się też całe mnóstwo tych barier, ale i układów różnych, które funkcjonują w samorządzie, przełamać, tak żeby pokazać zupełnie nową jakość sprawowania rządów, realizowania tych obietnic wyborczych i robienia polityki właśnie tam w samorządzie. Dziś bardzo często spotykam się z tymi takimi głosami, że chociażby w moim rodzinnym mieście Radomiu, że w samorządzie nie powinno się robić polityki, ale samorząd to jest też właśnie ta część naszego kraju, naszej Polski, który jest nierozerwalnie związany właśnie z działalnością polityczną. Jeżeli ktoś mówi, nie rób w samorządzie polityki, to każda rzecz, która odbywa się w samorządzie, to jest działalnością polityczną również, bo to wszystko zależy, ja obserwuję to, co się dzieje na Mazowszu, że marszałek Struzik chętniej przydziela środki finansowe nie tym wójtom, którzy wywodzą się z Prawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie tym, którzy są z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I trzeba z tym absolutnie skończyć, tak żeby wszyscy byli traktowani równo, bo wszyscy Polacy powinni być traktowani równo podług prawa, ale również i podług tych profitów, z których mogą czerpać chociażby z samorządu wojewódzkiego także. Ja dostrzegam, panie pośle, taką pułapkę, w którą jeszcze Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica nie wpadło, ale ta możliwość istnieje. Wpadła Platforma Obywatelska. Przecież pamiętamy, że w pewnym momencie Platforma Obywatelska chyba właśnie w swoich kręgach stwierdziła, nie mamy w sumie z kim przegrać, to już się nie musimy niczym przejmować. Później wyborcy zweryfikowali takie podejście do sprawy, do wyborców właśnie. No i tutaj pytanie, czy takie zagrożenie też pan poseł dostrzega? Panie redaktorze, to jest tak zwane zachłyśnięcie się władzą i oderwanie się od tej rzeczywistości, od tych realiów, z którymi spotykamy się każdego dnia. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwości to nie grozi. I nawet jeżeli dziś rozmawiamy tu w studio telewizyjnym, to mamy świadomość, że jutro, pojutrze my wychodzimy tutaj z gmachów, które są w Warszawie, jedziemy w teren i spotykamy się z ludźmi. To ta wczorajsza chociażby zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, który wskazuje, że rozpoczyna taki swoisty gospodarski objazd kraju, spotkania w różnych miejscach Polski, w terenie, z ludźmi, z Polakami, z osobami, które mają mu coś ważnego do powiedzenia. A bez wątpienia tych spotkań z jednej strony będzie bardzo dużo, ale i tych głosów i oczekiwań społecznych też jest całe mnóstwo. I dlatego też nie zamykamy się w takich przepastnych gabinetach, tylko wychodzimy do ludzi, wychodzimy do obywateli, wychodzimy do naszych wyborców. Jeżeli dziś mówimy o tym, że za chwilę mamy wybory samorządowe, to pamiętamy o tym, że będą za chwilę również wybory parlamentarne, bo wybory samorządowe rozpoczynają taki swoisty maraton wyborczy, bo przecież wiosna 2019 roku to są wybory do Europarlamentu, jesień 2019 to są wybory parlamentarne i znowu wiosna 2020 to są wybory prezydenckie. Także mamy maraton wyborczy, gdzie wychodzimy do ludzi, proponujemy im również propozycje programowe, ale również wsłuchujemy się w ich głos, w głos ich oczekiwań, tak żeby sprostać ich oczekiwaniom. No właśnie, głos oczekiwań społeczeństwa to na pewno też kwestia wymiaru sprawiedliwości, reformy tego wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście chcę zapytać pana posła o komentarz w sprawie tego, że profesor Małgorzata Gersdorf została szefową Krajowej Rady Sądownictwa, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, była jedyną kandydatką na to stanowisko.
Panie redaktorze, i to widać, że ta tak zwana nadzwyczajna kasta, jak to ktoś powiedział na spotkaniu sędziów, nic sobie nie robi z tego, co dzieje się w Polsce i z tego, w jaki sposób sędziowie są postrzegani. To taki wyraz buntu, zdaniem pana ale posła? Ale to jest buntu z jednej strony, ale bez wątpienia dezaprobaty dla tych zmian, które zostały rozpoczęte. No bo jeżeli dziś mówimy o reformach wymiaru sprawiedliwości, reformie sądownictwa, to musimy mieć świadomość, że to jest dopiero początek tych zmian, bo dziś te propozycje zmian, które zostały już przegłosowane i one weszły w życie, to jest dopiero taka namiastka. Ale społeczeństwo oczekuje, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości poszedł dalej, bo dziś, jeżeli nie będzie skrócenia kolejek w sądach, jeżeli ten czas na rozprawy nie będzie skrócony, jeżeli nie będą skrócone czasy rozpatrywania spraw, no bo jest sytuacja niedopuszczalna, że na przykład zdarzają się sprawy cywilne, które są toczone przed sądami nie miesiącami, ale wręcz latami, czy przez kilkanaście lat, to właśnie społeczeństwo oczekuje zmian w tym zakresie. Dziś ja również oczekuję, że coraz większa liczba sędziów będzie orzekała, nie będą tylko sędziami funkcyjnymi, bo przecież to trzeba śmiało wszystkim artykułować, że spośród tych 10 tysięcy sędziów, których mamy w Polsce, 40% to są tak zwani sędziowie funkcyjni, którzy są wyłączeni z orzecznictwa, i pozostaje tylko 60% tych, którzy orzekają w imieniu Rzeczypospolitej, i dlatego też i ten cały proces sądowy, te procesy sądowe są tak opieszałe i tak długie. Być może warto się pokusić, żeby wprowadzić w życie też postulaty, które wskazuje także opozycja. Mam na myśli tutaj klub Kukiz 15 i sędziów pokoju, którzy być może w tych prostych takich sprawach, gdzie byli takimi swoistymi rozjemcami, oni mieliby wyśmienicie sprawdzali. Panie pośle, kończy nam się czas i ostatni temat, przyszłość. Ostatnie pytanie jeszcze, bo to też ważna kwestia. Dwóch kolejnych uczestników neonazistowskich ekscesów na Śląsku zostało zatrzymanych na polecenie prokuratury. W sumie jest już 5 zatrzymanych w tej sprawie, ale przy okazji tej sprawy pojawiły się takie komentarze, które mówią, że to właśnie dzięki przyzwoleniu rządu Zjednoczonej Prawicy tutaj takie wydarzenia mają miejsce, no i też, że Prawo i Sprawiedliwość przyzwala, zachęca właśnie gdzieś do tego, żeby coś takiego się rozwijało. Panie redaktorze, nie ma miejsca na tego typu działalność, tego typu zachowania, jak mieliśmy do czynienia w Wodzisławiu Śląskim, i jestem przekonany, że absolutnie tego typu zachowania i takie działania będą piętnowane. Osoby, które w takim procederze uczestniczą, będą po prostu stawiane przed wymiarem sprawiedliwości. No jeżeli w kraju, który tak wiele wycierpiał z rąk Hitlera, który tak został zniszczony przez Trzecią Rzeszę, dochodzi do takich właśnie sytuacji, gdzie młodzi ludzie przebierają się w mundury hitlerowskie, gdzie czczą, to jest właśnie to, urodziny największego zbrodniarza w dziejach historii, no to, panie redaktorze, o czym my mówimy? Państwo musi reagować absolutnie, i tutaj te działania, które podjął i minister, chciałem powiedzieć Błaszczak, minister Brudziński, pan minister Ziobro, jak również te działania, które podejmuje prokuratura krajowa, absolutnie są adekwatne i absolutnie są jak najbardziej słuszne i szybkie. No bo proszę zauważyć, ten materiał w jednej z telewizji został wyemitowany w sobotę, a dziś mówimy o kolejnej, drugiej już turze zatrzymać. Swoją drogą rodzi się też pytanie, dlaczego właśnie ta stacja telewizyjna tak długo zwlekała z emisją tego programu, bo sprawdzałem w Wikipedii, urodziny Hitlera to jest bodajże chyba 30 kwietnia, a dziś mamy połowę stycznia, czyli wiele miesięcy oczekiwali z emisją tego programu. Żeby jeszcze tutaj warto zapytać na to pytanie, czy właśnie rozmawiać i komentować tę sprawę, potrzebujemy więcej czasu, a czasu teraz nie może mamy. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo serdecznie dziękuję panie do zobaczenia pośle za rozmowę. Ja, drodzy państwo, zapraszam państwa do pozostania z nami. Już po przerwie rozmowa Agnieszki Ponikiewskiej. Bardzo ciekawa rozmowa, gdyż zaczyna się, drodzy państwo, rok jubileuszowy ojca Pio i wydarzeń z tym związanych, a w tym roku mija również 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od śmierci ojca Pio, więc zachęcam do pozostania z nami.